Witam serdecznie, moi drodzy obserwatorzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do naszej kampanii w najmroczniejszym z lochów. Najmroczniejsze zagubienie. Jestem w pełni zagubiony w tym świecie przedstawionym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nikt na ten moment w komentarzach nie prosił o zwanie jego postaci. Ja też ten odcinek nagrywam zaledwie godzinkę czy dwie po wypuszczeniu pierwszych dwóch odcinków. Więc nie spodziewałem się, że ktokolwiek zdąży. Dlatego egzekutywnie tutaj Arcanus jest nazwany jako jedna z osób obecnych, chociażby na Discordzie, która również oglądała pierwszy odcinek. Dalej, kolejna osoba to będzie Kokos. Chociaż on zapewne na YouTube'a nie zajrze, mam nadzieję w przyszłości również na Twitchu fragmenty tej kampanii rozgrywać. I ostatnia antykwariuszka. Jeżeli się nie mylę, to ona ma praktycznie tylko dystansowe ataki. Więc minus 5 krytycznych, nie wiem jak na to spoglądać, ale chyba będzie to lepsze niż mięczek. Minus 5% maksymalnego HP na dłuższą, na początku ostatni zyw. Dobrze, wybierzemy ciebie i to będzie sum. Jeżeli nikt inny w komentarzach się nie zgłosi, to następna osoba w kolejności to będzie Kon. A jeżeli ktoś się zgłosi, no to z racji tego, że tutaj nazywa imieniami znajomych i widzów, prawda, którzy sami się nie zgłaszali, to oczywiście pierwszeństwo miały osoby, które będą chciały swój nick w grze zobaczyć. Nie wiem, czy powinien ten Diligence ulepszyć. Raczej na ten moment nic z tym nie będę robił. Raczej tutaj też żadnych artefaktów nie będę kupował. A raczej, moi drodzy, spróbujemy wyruszyć. I nie wiem, co gra tutaj bezpośrednio nam sugeruje. Wydaje mi się, że gra sugeruje nam możliwość udania się na farmę. To jest jeden z dodatków. Nie mam żadnego pojęcia, jak ta farma miałaby działać. Mamy naszego Arcanusa, Andrea Hilla, Bruno oraz Destę Speca. I będziemy próbowali po tej farmie się rozejrzeć i dowiedzieć, cóż takiego tam na nas czyha. Nie mam żadnego pojęcia, jakie zapasy na farmę powinien zabrać. Nie wiem nawet, czy łopata jest potrzebna. Nie mam zielonego, najmniejszego pojęcia. Najprawdopodobniej nic, co tutaj kupuję, nie będzie w najmniejszym stopniu użyteczne, ale tak jak narrator mawiał, przygotowanie na ten moment jest mierzone w złocie, zaś później we krwi naszych dzielnych śmiałków. No dobrze, to wezmę ze sobą coś takiego. Najprawdopodobniej przepłacam znacząco. Ale cóż tutaj więcej powiedzieć? Jest to najmroczniejsze zagubienie. Staram się nie sprawdzać na wiki na przykład, co powinienem zrobić, tylko uczyć się na własnych błędach i na śmierciach. Had clutched tightly in filthy fingers, stinking of sweat and manure. Seated comfortably in my observatory, surrounded by telescopes and other delicate apparatus, I recognized his misfortune as an opportunity, and I agreed to lend him my expertise. No dobra, chyba jest bezpieczny, przynajmniej na razie. Miasto twarde.
I my nie mieliśmy żadnych pochodni ze sobą zabrać, prawda? Ani żywności, ani pochodni mogliśmy ze sobą zabrać, przynajmniej z tego, co mi było wiadomo. A nie wiem, po prostu pokonaj bariery? Naprzód? Nie mam żadnego pojęcia. Być może wszyscy marnie zginiemy. Najprawdopodobniej wszyscy marnie zginiemy. Okej, czyli tego pana nie chcemy. No to mamy to atakować. Jak ta umiejętność działa? Strzał śledzący, okej. Nie mam żadnego pojęcia, jak większość z tych klas powinienem rozgrywać. Nie są odporni na żaden typ jakoś, na ten wyraz. Na zarazę są odrobinkę bardziej odporni. Okej, to warto wiedzieć. No to co, spróbujmy pozbyć się ich po kolei. Najpierw pierwszej linii. O, pięknie. Fale potworów i odradzanie. Pokonani wrogowie zostaną szybko zastąpieni nowymi. Drużyna musi przetrwać się stojący atak, by mieć nadzieję na chwilę wytchnienia. Ze względu na osobliwą naturę czasu na farmie, w każdej chwili można wycofać się bez żadnych konsekwencji. Wskaźnik ofiar i kryształowe odłamki. We wszystkich misjach na farmie obowiązuje wskaźnik ofiar, będący swoistym wyznacznikiem siły i ambicji. Wypełnij go, pokonując potwory, a kiedy osiągniesz odpowiedni poziom, otrzymasz nagrodę w postaci kryształowych odłamków. Nagrody będą zwiększać się wraz z kolejnymi etapami. W osadzie możesz spotkać jubilera, który poszukuje tych dziwnych, świecących odłamków. W zamian sprzeda ci artefakty o niesłychanej mocy. Jubiler znajduje się w wozie wyżbiarskim. Okej. No to podziałamy na razie. I co ty zrobiło? Zaraz. Okej. Okay. Momencik, jeżeli użyjemy dystansowego ataku, to riposta zadziała, czy nie? Nie pamiętam, jaka jest mechanika. Zobacz. Tak, riposta działa na dystansowe również. Okej. No, spróbujmy ciebie ogłuszyć. Mamy 80% szansy na ogłuszenie, czy... Tak, mamy 80% szansy na ogłuszenie. Udało nam się ciebie ogłuszyć. Siewca, czyli ty używasz... To jest zaraza, tak? To jest zaraza i obrażenia od stresu. Jak uleczyć zarazę? Twój bohater jest zarażony, jeśli sobie tego leżysz, możesz użyć serum w ekwipunku w celu neutralizacji toczących ciało i duszę toksyn. Okej, okay. Czyli na przyszłość serum chcemy zabierać na takie wyprawy. To troszeczkę głupio zrobiłem, ponieważ on zdąży mi oddać. No jeszcze. Jeżeli go zaatak... Nie, jeżeli go zabiję, to nie zdąży mi oddać. Okej. Jak widzicie, powolutku przypominam sobie najbardziej podstawowe mechaniki. Szkoda, że chybiliśmy. Nie pomycę. Krytyk, pięknie. Zakaz wstępu. Co to za krwawienie, osłabienie? Osłabienie oznacza... strzały spyskowe chyba będzie najlepszą opcją. Osłabieni są, świetnie. Panaceum, zatrzymaj krwawienie. O, zaraza też jest usuwana, fantastycznie. I co? Chcielibyśmy skupić się na jakimś pojedynczym celu najprawdopodobniej. Krytyk, pięknie. Czyli tak. Musimy najprawdopodobniej pokonać jeszcze, nie wiem, 10-20 postaci. Przymiot. Szybkość i ochrona. Ok.
To jest zwykły atak, żadnych negatywnych dodatkowych efektów. To co? Znów żaliwe oskarżenie. Bezustanna praca. Ok, to są zwykłe ataki fizyczne, bez żadnych dodatkowych efektów. Przyspieszony posiew. Och, riposta. Dobra, to jest dość niebezpieczna rzecz. Czy riposta zniknie, jeżeli ten zostanie zabity? Nie mam macie. To ostatnia runda. To już za późno na leczenie. Leczenie teraz byłoby nieefektywne zwyczajnie. Dużo lepiej byłoby. Okej, okay, on zginie od wykrwawienia. Fantastycznie. A ty teraz co byś chciał zrobić? Zacznij się stakować, żeby. Dobra, dobij. O, nie udało mi się dobić. Trzeba było uleczyć naszego opycha, czyli naszego Bruna. Muszę pamiętać, której z osób, jaki nicknej przedzielił. Okej, i co? Nowa grupa. Co to jest? Ukrycie. Potwory będące w ukryciu przybierają cieniste kształty i można ich dosięgnąć za pomocą ataków bezpośrednich. Chociaż wciąż zagrażają im ataki obszarowe. Zwróć uwagę, iż niektóre biegłości bohaterów, jak na przykład ujawnienie łamaczki tarcz, mogą trafić wrogów w skrytej formie, zmuszając ich zarazem do wyjścia z ukrycia. Okej. Okay. Auć, co to? On zrobi? Przerażenie. 3 stresu na rundę. Nie wiem, czy mogę to zdjąć. Raczej będziemy chcieli ciebie uleczyć. Szkoda, że nie mamy sposobu na walkę ze stresem żadnego. Zaatakuj obszarowo, bo w ten sposób powinieneś być w stanie go ujawnić. Nie, niestety nie byłeś w stanie go ujawnić w ten sposób. Leczy zaraz, zatamuje krew. Obrażenia i szybkość. Zgaduję, że powinienem próbować przynajmniej stakować zwiększone obrażenia na osobach, które najwięcej rzeczonych mogą zadać. Przerwać pracę. Zagenerujesz życie? Tak, zagenerujesz życie. Masz więcej szybkości. To będzie zaraza? Nie, to będzie przerażenie. Odporność na zarazę. I to będzie, prawda, szansa na zarazę. No i dużo stresu dla nas. Oskarżenie. Świetnie. Nasiona szaleństwa. Przeciwnik uniknął niefortunnie. Nie mogę go bezpośrednio zaatakować. Za to możemy usunąć zatrucie, uleczyć, zredukować stres. Fantastycznie. Obszarowy atak. Zdołali uniknąć. Cepy w dłoni. Zwykły atak czy jakiś dodatkowy? Okej, okay. Też zatrucie. Czyli pamiętajmy, oni w głównej mierze zatruwają, odrobinkę wykrwawiają na przyszłość, żeby wiedzieć jak się wyposażyć, jacy bohaterowie mają priorytet. I wygląda na to, że badaczka zarazy ma bardzo wysoki priorytet, żeby się pojawiać na takich ekspedycjach, pożyczyć się na takich ekspedycjach. Spróbuj zabić ich. Świetnie. To było dość użyteczne. Ty zaś zatruj tych ostatnich, tylko oni mają dużą odporność na zarazę, prawda? Czyli jeżeli chcemy używać zarazy normalnie, to musimy, moi drodzy, dać badaczce zarazy, musimy zdobyć dla niej i dać jej specjalny trinket, który zwiększy szansę na umieszczenie tej zarazy na niej. Bo domyślnie szansa na umieszczenie zarazy to jest 100%, redukowana o 50%. Czyli jeżeli zwiększymy o 50%, to będzie pewność, jeżeli zwiększymy choćby odrobinkę, to będziemy mieli większą szansę. Spróbujmy ciebie ogłuszyć. Ogłuszenie, świetnie.
ty zginiesz sam z siebie, ciebie nie trzeba atakować. Zginiesz w następnej rundzie. Można ciebie zaatakować, nie trzeba. Kryształowa aberracja. Nie wiemy, co to robi. Wiemy tylko i wyłącznie, że fajnie było wzmocnić naszą drużynę. Momencik, on nie był zestunowany? Dlaczego on od razu był w stanie z taką łatwością wykonać atak? Nadal czegoś oczywistego i podstawowego z tej gry w wyraźny sposób nie pamiętam. Wyrok na ciebie, uleczysz się od rybinkę, jeżeli trafisz. Później będzie trzeba zacząć znów naszą drużynę leczyć. Fajnie było usunąć te truchła, ponieważ nie wiem, co te truchła zrobią, jeżeli pozostaną, i wolę nie wiedzieć. Wolę naprawdę nie wiedzieć, co te truchła zrobią. A naprawdę musiałeś chybić. Zobaczmy, czy uda nam się ciebie wykrwawić, nie uda nam się ciebie wykrwawić. Zakaz wstępu, porządne obejrzenia. Teraz kapłanka musi się, Destres Pets musi się skupić na leczeniu ich. O, to jest jakiś ładujący się atak? Nie, to jest tylko ukrycie. Chociaż nie wiem, może na przykład... może na przykład mieć jakąś specjalną zdolność, tej może użyć tylko z ukryciem. Któż wie. Ja na pewno nie, no bo pierwszy raz grałem z tym DLC. Chyba nawet nie oglądałem nigdy osób grających na tym DLC. Spróbuj zabić ich wszystkich. Jeżeli trafisz tego gościa, oczywiście, że nie trafisz. Zdeptanie. Nie mamy leczenia na wszystkich i nagle zostaliśmy zupełnie przemieszani. To jest nie najlepsza sytuacja. Uleczmy osobę, która ma najmniej punktów życia. I wygląda na to, że byliśmy bardzo, ale to bardzo nieprzygotowani na tą ekspedycję. I to są trzy efekty, prawda? Testowane oznaczenie. Jesteśmy w sytuacji, która mogła być lepsza. Powinien był bardziej skupić się na pojedynczych celach. Zabijmy ciebie. Tak, zabijmy pewnie. Nie sprawdziłem nawet, jaką mieliśmy szansę na faktyczne zabicie ciebie. I znów rozkładam obrażenia. Wszyscy przeciwnicy są prawie martwi, no ale prawie robi jednak pewną dość istotną różnicę. To jest właśnie moje nie najlepsze podejście, ponieważ nie wiem, jakie to najlepsze podejście mogłoby być. Czyli co, musimy usunąć te truchła absolutnie jak najszybciej. I z jakiegoś powodu ten przeciwnik ma bardzo wysoki priorytet truchła. Praktycznie non-stop może się ruszać, że tak to ujmę. A wiesz co? My nie możemy się przemieścić teraz, musimy zaczekać z tym. Musisz spróbować zabić to truchło. Jaką masz szansę? To jest od 4 do 7 punktów obrażeń. Szansa jest około 70-80%. No, tudzież 0%. Czy my chcemy spróbować... musimy spróbować się leczyć. Usuńmy to truchło. Świetnie, bo naprawdę wolę nie wiedzieć, co te truchła mogą nam zrobić, jeżeli tutaj jest. Piękny unik. Okej, okay. Złapaliśmy chwileczkę oddechu. Nie, no, no, nie złapaliśmy ani chwileczki oddechu. Kłamałem. Bardzo, bardzo mocno kłamałem. Wróćmy. Właściwie powrót na swoje właściwe pozycje to był idiotyzm, skoro znów pojawił się koń, który może nas z łatwością właśnie znów przemieszać. Czyli w następnej rundzie zostaniemy znów przemieszani. Krytyk, uff, przynajmniej tyle, że krytyk leczenie.
wszystkich spróbuj trafić. Wow, piękne, piękne, piękne trafienie. Niestety zdeptanie, znów będziemy przemieszani, prawda? Tym razem przemieszanie mogło być jeszcze gorsze. Nie jest to zupełnie najgorsza rzecz, na jaką mogliśmy natrafić tutaj. Cios maczugą może nie jest... A, ty nie będziesz mógł leczyć teraz. Bestia spec nie będzie mógł leczyć. No to skupmy się na zabiciu tego stwora. A, czyli za każdym razem jak zostaje jeden stwór, to przychodzą nowe. Tego nie byłem w 100% pewien wcześniej. Ty nie chcesz nigdzie się z tym przemieszczać. A, nie udało się go wykryfalić. Atak rumaka. Unik. Pięknie, pięknie, pięknie. I powinienem był się przemieścić, zamiast próbować na siłę zrobić coś takiego. Okej. I zarazem... Czy my chcemy się przemieścić? Tak, spróbujmy się przemieścić. Rumak zginie na początku swojej rundy. Dusty Spec jest straszliwie zestresowany. Możemy skupić się w pełni... Momencie, Dusty Spec będzie chciał leczyć, więc musimy go cofnąć. O, jeszcze jedno pole. I fajnie było troszeczkę podleczyć, usunąć kilka innych cech. Okej, okay, strach na wybór w następnej swojej ludzie po prostu umrze od toksyny. I teraz chcemy skupić się na leczeniu. Jeszcze najprawdopodobniej... strzał śledzący. Krytyk. Okej. I niestety teraz otrzymamy pełną... wzmocnienie się. Nic lepszego nie może wstać. Panaceum... to przynajmniej będzie odrobinka leczenia. Nic lepszego też nie możemy zrobić. To dziwne, że nie mogliśmy oparów użyć. Momencie, mamy chwilę wytchnienia, tak? Bo zabiliśmy ich wszystkich. Dopiero teraz pojawiają się nowe. Czy jeżeli chcemy mieć chwileczkę wytchnienia, to musimy zabić ostatnich dwóch w jednej rundzie. To jest dość istotna rzecz, której najwyraźniej nie rozumiałem wcześniej. Naprawdę nie jesteś w stanie tego trafić? To jest dość irytujące. Zaraza, jak wiecie... O! Mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Dwa rzuty monetą wygraliśmy. Tylko też troszeczkę się nachybialiśmy. Jakby to najlepiej ugryźć teraz. Oczywiście trzeba by było uleczyć nasz frontline. Bardzo piękny krytyk. Destyspec. Dokładnie zawsze w momencie, w którym jesteś absolutnie potrzebny, można na to liczyć. Fajnie, fajnie, fajnie. I teraz tak. Znów spróbujemy strzały rozpyskowe. Szanse na te finie 67%. Chyba aż praktycznie każdym. Bruno, postaraj się odrobinkę bardziej, ale zestresowany będzie destresmoc. Nie za wiele możemy z tym zrobić. Zaatakujmy, świetnie, obszarowy, pozwoli nam go wyeliminować. Nie trzeba, szkoda tylko, że ci przeciwnicy... Znów, jeden przeciwnik zostanie nam. O, możemy już uciec, tak? Czy nie wiem, jak to działa. Czy ta mechanika działa tak, że to musi się wypełnić? Czy możemy już uciec? Na pewno będę zwracał na to uwagę, że przez długi czas nic tutaj się nie zmieni, to będę próbował stąd uciec. Okej, okay, niestety on zginął. O, on zginął też, to znów mamy chwilę wytchnienia, tak? Okej, okay, i misja ukończona. Moi drodzy, pierwsza wyprawa na farmę, pierwsza wycieczka krajoznawcza
agroturystyka i udało nam się przeżyć. Destrospec jest straszliwie zestresowany, ale wszyscy żyjemy i wiemy już, czego możemy po farmie się spodziewać. Więc odcinek zakończymy najprawdopodobniej w tym punkcie. Resztę zarządzania, prawda, naszą osadą zrobimy dopiero wewnątrz następnej naszej przygody. Więc tak, 3000 zł, 12 odłamków i fiolka wiedźmy. Szansa na ogłuszenie dla badaczki zarazy. Jak widzicie, bandaże, woda święcona, łopata, kościany klucz były zbędne, syciliśmy na tym pieniążki, ale nie mogłem o tym wiedzieć. Teraz tak, odkrywca kniei, obrażenie od stresów kniei mniejsze, podatność na stres, taktyki w kniei, okej, ta drużyna chce do kniei się w przyszłości. Wróćmy do miasta i pozostaje mi, moi drodzy, podziękować wam serdecznie. Action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Chciałbym podziękować wam serdecznie za towarzyszenie mi w tym kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie, aby wasz nick pojawił się w grze, dajcie znać. Oto nasi nowi kandydaci. I wszystkich ich zrekrutuję. Ulepszę diligence o koszary, żeby móc w przyszłym tygodniu też trójeczkę zrekrutować. I dopiero w następnym odcinku będziemy rozmawiali o tym, cóż takiego zaplanujemy, cóż takiego zrobimy dalej. Są otwarte, jest otwarty teraz zbroj. Zbrojem już będzie to kon. Ale otwarty jest łowczy. I otwarta jest badaczka zarazy. Jeżeli chcecie... A, powinienem zwracać uwagę na... Powinienem zwracać uwagę, moi drodzy, na cechy negatywne, prawda? Ale te cechy negatywne są całkiem znośne na ten moment. Więc całość zarządzania miastem, odblokowanie tych nowych miejsc, to wszystko dopiero w następnym odcinku. Teraz dziękuję wam serdecznie za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!